Ja mogę wziąć jedno, bo ja jestem tam gdzie... A ja miałam coś powiedzieć? No jeszcze, niezawisła. Jeszcze trasy w sumie nie znam, nie? Jaką masa pojedzie, a dawno nie jechałem, nie? To na Facebooku oni tam... No tak, bo oni tam facebookują w zasadzie, no. Głównie. Ania nie chce mówić, ale Ania trochę zdradzi. Aniu, dzień dobry, cześć. Cześć. Ania mówi, że to do dupy się głupio mówi. Ja to wiem, tak, to prawda, do dupy mówi się głupio. Ale można się przyzwyczaić. Słuchajcie, Ania opowie troszeczkę, nie wiem, czy będziemy mówić do łóżka, czy sama jednak powie. Do łóżka. Do łóżka, dobrze. Do łóżka trochę, nie do łóżka. No to jest właśnie wynik mówienia przez tubę. Mniej więcej, gdzie będziemy się poruszać i w którą stronę pojedziemy. No i w ogóle ona wszystko wie. Także przypatrzcie się Ani, jak będziecie ją widzieć, to znaczy, żeście nie zboczyli z trasy. Aniu, to co? Zaczynamy. Opowiedz trochę o tym, gdzie jedziemy, co, gdzie będą przystanki. Ja co prawda trochę mam o tym, ale nie więcej. No dobra. Miało być do łóżka. No jedziemy sobie ulicami Gdyni, żeby chcemy się pokazać, tak? Że jesteśmy, dobrze. Że jeździmy na rowerze i czytamy książki i w ogóle lubimy literaturę i w ogóle, tak? To jest Kasi, a nie moja. Nie, o tym chciałam. W każdym razie, no, korzystając z pogody, z pięknej pogody, pojedziemy sobie do Małczywie, do nowego gmachu biblioteki Akademii Marynarki Wojennej. Zwiedzimy sobie ją tam. Troszeczkę sobie tam pogadamy o literaturze i nie tylko. No i wrócimy ulicami, jezdniami miasta. Przejedziemy sobie troszeczkę przez centrum. Przejedziemy sobie koło pewnego gmachu, o którym nie będę mówić. Urzędu miasta. Nie, to też. Może się wyjaśni potem. I wrócimy sobie Piłsudskiego, zjedziemy w dół na ścieżkę rowerową i naszą imprezę zakończymy przy Mindze, na plaży. No i tyle na razie. No to szczęśliwej podróży, miłych wrażeń. To wiadomo. Od razu na dzień dobry, proszę Państwa, tutaj jest nam pan z Urzędu Miasta. Pogratulujmy mu, że się zdecydował właśnie on. Na pewno nie chciał na początku, ale później się zdecydował. Nie, żartuję. Pan wygląda na takiego, co zawsze chce działać w takich inicjatywach. I no i policja. Dziękujemy, że z nami dziś jest. Jak w takim zeszłym roku, fajnie, że będzie nas wspierać. No dobrze. A ile tu lepiej? Idziemy. A, punkty czekają. My uzbrojeni, rozumiesz? Tak, się chcieliśmy pozbroić, że zapytamy na tych, którzy rozumieją. Zresztą mogłoby się kolizją skończyć. Więc proponuję, jak już będziemy na miejscu, będziemy zwiedzać na przykład bibliotekę, no to wtedy może spróbujemy zwiedzone zapytać. Mam. Dzięki. Nie, dzięki. Mam jednego pana. Co się mówił po dance? Ale I'm not sure.